Hej, no nie ma co odwlekać, słuchajcie, bo ja muszę lecieć dziecko odebrać ze szkoły. Pytacie o ten awon, zrobiła się wczoraj niesamowita afera, także na grupie Hyde Park w ogóle na temat Jusze, która zwróciła uwagę na to, że Natalia, nie pamiętam jak się nazywa, no w każdym razie Natalia nadawała z Nowego Jorku razem z Maksineczką z eventu Avonu. I pytacie, co z tym Avonem? No sytuacja się troszkę skomplikowała, bo wbrew pozorom Avon ostatnio dość dużo działał, a w zasadzie część Avonu, jeśli chodzi o zmiany dotyczące polityki testowania na zwierzętach. A więc wydaje mi się, że sytuacja wymaga wyjaśnienia. I tak, to prawda, nie można ich uznać za markę wolną od powiązań z testowaniem na zwierzętach. To na pewno nie. Zresztą, jak macie wątpliwości, to zerknijcie na listę Logical Harmony, bo to jest nasze źródło w grupie i moje źródło, jeżeli chodzi o marki zagraniczne. Natomiast tak, dzieją się małe kroki, dzieją się zmiany i warto o nich na pewno wspomnieć. I dlatego robię to story dla Was. Pamiętajcie, że wsparciem tutaj w tej story będzie zachowane relacje o PETcie i o wymogach w Chinach, jeśli chodzi o testowanie na zwierzętach. Warto to wiedzieć, zanim obejrzycie to story, dlatego że po prostu będę się do tego odnosić, nie mogę tego powtarzać po raz kolejny za każdym razem. A więc historia zaczęła się w ogóle w 2016 roku, bo cała marka Avon, która jest zresztą MLM, czyli marketing sieciowy, czyli coś, co jest dystrybuowane bezpośrednio przez dystrybutorów. To jest ważne. Oczywiście nie oceniam i tak dalej. Bardzo ciekawe materiały mam na ten temat i jak tylko będę w stanie wrzucać na relacje linki, to Wam na pewno będę ciekawe rzeczy tutaj linkować. A więc działajcie, żeby w końcu przekroczyć te 10 tysięcy, bo tak naprawdę zupełnie mi jest wszystko jedno, ile mam obserwatorów, w sensie takim, że no nie łapię tych liczb, ale to 10 tysięcy by mi się przydało, bo mogłabym Wam wrzucać wartościowe treści. Ale do rzeczy. W 2016 roku Avon podzielił się na dwie różne firmy. Jedna z nich to Avon Products Incorporated i oni działają wszędzie na świecie, w Azji, czyli właśnie w Chinach, między innymi w Europie, czyli u nas i wreszcie świata. Natomiast New Avon USA działa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Puerto Rico. I mają te firmy zupełnie różnych rodziców, czyli właścicielami tych dwóch Avonów. Musimy teraz mówić o dwóch Avonach, ponieważ są dwa Avony. Są to dwie oddzielne firmy, mające zupełnie oddzielne strony internetowe. I teraz tak, Avon Worldwide to jest ten Avon Products Incorporated, który to jest na całym świecie, a avon.com to jest ten New Avon, który działa w Stanach Zjednoczonych. I tutaj dziwna sprawa, dlatego że dziewczyny pojechały do Nowego Jorku, czyli wydawałoby się do jakby siedziby tego nowego Avonu, New Avon, New Avon, Avon, jak chcecie mówić, tak możecie. Po angielsku raczej jest, no może Avon, no nie, no wszystko jedno. Po polsku jest Avon, już nieważne. Natomiast przecież w Polsce, ponieważ jesteśmy w Europie, logicznym by było, że działa ta druga firma, czyli Avon Products Incorporated. I tutaj nie wiem, to już trzeba się zwrócić do dziewczyn, kto zaprosił, która z tych firm zaprosiła je do Nowego Jorku, bo to trochę mi się nie składa, ponieważ są te dwie różne firmy i one mają bardzo różną politykę względem testowania na zwierzętach. Tutaj te historie trzeba by ułożyć, no ale tego nie wiemy. Być może któryś z Was wie, albo ktoś się może zapytać dziewczyn, które tam były. No w każdym razie, te dwie organizacje mają teraz różnych właścicieli. I jako taki Avon Products Incorporated, czyli ta firma, która jakby zawładuje Europą, czyli bardziej nam jakby bliska, jest właścicielem tej firmy, jest Natura. Jest to brazylijska matka, firma matka, czyli parasol posiadający różne firmy, między innymi na przykład nowy właściciel The Body Shop, który kiedyś należał do L'Oreal. Sam Body Shop jest potwierdzony jako nietestujący, ale właśnie z tą naturą jest problem. Natomiast Logical Harmony wspomina, że być może wkrótce będzie zweryfikowane. Więc jest nadzieja, że jeżeli Avon rzeczywiście posunie się, ta część Avonu
posunie się ze swoją polityką w kwestii testowania na zwierzętach dalej, to być może będziemy mieć ogromną, pierwszą nietestującą markę MLM na taką skalę i w ogóle, która się odwróciła od testów na zwierzętach. Ale nie przeskakujmy jeszcze rzeczy, zanim się nie zdarzyły. A więc, co się stało? Około 2 miesięcy temu Avon ogłosił, że kończy testowanie na zwierzętach. W związku z tym te screeny, które zamieszczała ta Natalia, jeśli one rzeczywiście miały dotyczyć tej firmy, to one były prawdziwe, bo Avon sam nie testuje i nie zleca testów gotowych produktów. Tam nie było, pamiętajcie, żadnej innej informacji, oprócz tego, że we are not testing on animals, czyli oni nie testują na zwierzętach. Nic nie było tam na temat Chin, nic nie było na ten temat, że produkty nie są testowane, my nie testujemy na zwierzętach. To jest bardzo ważne, żeby jakby odnosić się do tych kwestii dokładnie, słowo w słowo, tak jak są, dlatego że one mogą znaczyć naprawdę zupełnie co innego. Niedługo będzie bardzo ciekawy artykuł, wywiad ze mną, i tam też będziecie mogli się dowiedzieć więcej na temat tych właśnie kruczków, jeżeli chodzi o słownictwo. To jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę, jak firma się wypowiada, bo Avon Products Incorporated nie testuje na zwierzętach. I teraz tak, PETA ma na stronie informację, którą troszeczkę zmodyfikowali, ale oni ogłosili, że Avon przestał testować także w Chinach. Co to znaczy? Tak jak zobaczycie te story na temat Chin, to są dwa rodzaje produktów, a więc oni zdecydowali, że będą te produkty, które wymagają testowania na zwierzętach, czyli te special use cosmetics, będą sprzedawać online. Zamierzają też zreformułować bardzo, bardzo dużo produktów, tak żeby mogły być one sprzedawane w Chinach stacjonarnie. Natomiast wycofują inne produkty z rynku. To znaczy jeszcze ich nie wycofali, jeszcze mają bardzo dużo produktów wyprodukowanych. To jest wszystko plan i to jest ich zobowiązanie, ale to jeszcze nie nastąpiło. Nadal są butiki, które prowadzą kobiety, oni wspierają kobiety i tych produktów tam jest jeszcze cała masa. To się nie stanie jutro, to się nie stało, to jest po prostu zobowiązanie, że od dziś taki mamy plan i teraz go realizujemy. Więc to jest bardzo duży krok dla tak ogromnej firmy, która zajmuje się resztą świata oprócz USA, Kanady i Puerto Rico. Co to znaczy? No to znaczy bardzo dużo pracy, natomiast cały czas te produkty, które już zostały przetestowane przy wejściu na rynek, one podlegają pod post-market testing, o tym też już mówiłam, jeżeli chodzi w tych stories o Chinach, tam możecie o tym zobaczyć. Ale oni obiecują, że te produkty, które są w cyrkulacji, jak one wyjdą, to już nie będą w ten sposób testować i nie będzie na rynku chińskim produktów, które wymagają testowania. Mam nadzieję, że to jest jasne. Co powiedziała PETA? PETA powiedziała, że kwalifikuje ich do programu, który się nazywa Working for Regulatory Change, Boże, nie mogę mówić, czyli pracują nad zmianami prawnymi. Czyli są jedną z firm, która pracuje nad tym, ażeby prawo w Chinach się zmieniło i żeby w ogóle zakazać testów na zwierzętach kosmetyków. To jest super i zaczynają od siebie, bardzo mi się to podoba. To jest rzeczywiście, wychodzą dalej niż na przykład w tej chwili robi to L'Oreal. L'Oreal Story też macie. A więc co robią? Oni pracują nad tym także z PETą, ażeby ich dostawcy nie testowali i żeby składniki nie były testowane. Czyli zobaczcie, postawili pierwszy krok. Także zobowiązali się, że nie testują gotowych produktów i to, którykolwiek Avon by to nie był, to jest akurat prawda, bo w Stanach, jeżeli tamta druga część Avonu, w Stanach też nie ma obowiązku testować gotowych produktów i którykolwiek Avon to by nie był, gdzie dziewczyny były na tym pokazie, no to rzeczywiście gotowe produkty nie są testowane i Avon sam ich nie testuje, a więc jeżeli mówią we are not testing on animals, to jest kompletnie prawda. Dalej, czyli jeżeli zerkniecie na grupie, czy jakie są nasze kryteria Stowarzyszenia Kosmetyki Bez Okrucieństwa, to zobaczycie, że my nie tylko wymagamy, żeby składniki nie były testowane, a on jeszcze nie poszedł tak daleko, bo jeszcze nie wie, czy wszystkie składniki są testowane, jeszcze część może być testowanych i potem będą szli dalej, czyli będą weryfikować, że ich dostawcy w ogóle nie testują. My mamy takie kryterium, że dostawcy składników w ogóle nie mogą testować żadnych produktów. Żadnych składników, nie tylko tych, które znajdują się w końcowym kosmetyku. No i kiedy firma zakończy te wszystkie procesy, to znajdzie się na zielonej liście cruelty free, czyli oni nawet nie są u PETA na liście. Zerknijcie, jakie PETA ma kryteria.
A więc to jest jeszcze work in progress. Tak, to są duże kroki i wiem, że Avon się bardzo cieszy, ale to nie jest jeszcze zakończona sprawa. I teraz tak, co my tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego do powiedzenia? Jeszcze ten Avon Products Incorporated pracuje także z Frame. Idą dalej. Frame to jest Fund for the Replacement of Animal in Medical Experiments, czyli fundacja, która zajmuje się dążeniem do tego, żeby przestano także wykorzystywać zwierzęta w testach medycznych. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma żadnych zakazów, jesteśmy dużo dalej do tyłu, natomiast jest taka fundacja i Avon z nimi też pracuje. Nie wiemy, jakie tutaj finansowo, jak wspomagają te fundacje, z którymi pracują. To mogą być grosze, bo jak wiemy, na przykład L'Oreal też jakieś tam pieniądze przeznacza, ale współmiernie do zysków, jakie firma ma na całym świecie, to mogą być niewielkie kwoty. Nie znamy tych kwot. Mnie się nie udało tego teraz dowiedzieć, nie miałam dzisiaj możliwości, ale jeżeli będę miała takie informacje, to na pewno Wam przekażę. Pracują także z Institute for In Vitro Sciences, czyli testów alternatywnych, aby zakończyć testowanie na zwierzętach jako takie. Super, naprawdę, to są świetne wiadomości i tutaj dla nich ukłony i bardzo mnie to cieszy. Czyli oni obiecują, że wycofają wszystkie produkty, które wymagają testów w Chinach i to się wszystko stanie, nie mówią kiedy, ale to wszystko będzie. To jest przyszłość, natomiast taką obietnicę złożyli i myślę, że zamierzają jej dotrzymać. Co teraz z New Avon, który jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Puerto Rico? Oni są, ich właścicielem jest firma, która się nazywa LG Household and Health Care. No i oni jakby ich stosunek, ich polityka względem testów na zwierzętach nie jest znana. Oni twierdzą, że nie testują gotowych produktów i składników. Nie odpowiadali Logical Harmony na jej zapytania, a więc tutaj zupełnie nie wiemy, jak wygląda ich polityka i też nie są uznani za markę nietestującą i nie są na liście Logical Harmony, tak jak i Avon Products Incorporated. A więc reasumując, słuchajcie, to nie jest tak, że Avon sam testuje na zwierzętach, tego nie robi i rzeczywiście coraz więcej marek odchodzi od samodzielnego testowania, jeżeli już to zleca innym, ale oni też nie zlecają innym. Jedna część Avonu zobowiązała się, że wyjdzie z Chin w takim kontekście, że nie będzie już partycypować, sprzedawać produktów, które wymagają testowania na zwierzętach. Jej! I będą też pracować ze swoimi dostawcami składników. Pamiętajcie, że tych produktów jest bardzo dużo, jeżeli oni są obecni na całym świecie. A więc będą z nimi pracować, ażeby składniki nie były testowane na zwierzętach. Pamiętajcie, że to się dzieje w 80% świata. Nadal testowanie na zwierzętach, więc to jest duża misja, bo im potrzeba dużo składników. No i będą też pracować, żeby pracować tylko z dostawcami, którzy nie testują na zwierzętach. A więc takie obietnice, oni nie mają jeszcze certyfikatu PETA, nie są na liście PETA, jak i nie są na liście Logical Harmony. To potwierdzam, żaden Avon nie jest. A więc Avon sam nie testuje, ale nie jest marką cruelty free według kryteriów, które mamy my jako Stowarzyszenie Kosmetyki Bez Okrucieństwa. Zapraszam do grupy i życzę Wam dobrego weekendu.